Urodziłem się tutaj na Żyraniu w 1967 roku. Ten dom, w którym teraz jestem, w którym się urodziłem, został zbudowany 40 lat wcześniej, czyli w 1927 roku. Ten dom został zbudowany przez mojego dziadka i do dzisiaj w nim mieszkam. Mam 55 lat i znam Żyrań jak własną kieszeń. Kiedyś ta okolica, ale nawet i cała okolica Białołęki była zielona, naprawdę była zielona, była piękna i pachnąca. Jeszcze w latach 70. i trochę w latach 80. było tutaj jeszcze naprawdę, naprawdę fajnie i zielono. Dzisiaj na Żyraniu, słuchajcie, na jednej ulicy Zarzecze zlokalizowanych jest 4 czy 5 firm ze śmieciami i odpadami. Ciężarówki, które jeżdżą, setki ciężarówek, które jeżdżą do tych firm, wysypują się te śmieci, wylewają się śmieci odpadowe, czyli osady pościekowe. W tych osadach pościekowych są wirusy, bakterie, nawet te egzotyczne, chorobotwórcze, metale ciężkie, wszelkiego rodzaju grzyby, nicienie, przybry, cuda, jakie nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Smród niebywały. Smród padliny pomieszanej z gównem. Oprócz tego typu syfilisu, co my jeszcze tutaj mamy na Żyraniu? Wszelakiej maści, betoniarnie, jakieś zakłady produkujące żywice, handlujące złomem, handlujące żelastwem. Jest tutaj masa warsztatów. Bywają też lokalizowane nielegalne składowiska, potężne nielegalne składowiska śmieci. Różne bazy dla ciężarówek, bazy dla setek aut osobowych. W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej są na przykład bunkry, tak samo jak w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Są też bunkry, w których trzyma się materiały promieniotwórcze do różnych badań. Są co jakiś czas wyjmowane i przewożone. Mili, generalnie to jest, na Żyraniu mamy jeden wielki syfilis. Podobnie jest z ludźmi. Kiedyś praktycznie wszyscy tu ludzie się znali, kłaniali i się sobie pomagali. Dzisiaj to jest pielgrzymki ludzi, słuchajcie, nieznających się, spieszących się tylko do domu, bo są głodni albo do pracy. Ludzie, którzy nie są po części, większości związani, nie czują tej ziemi, nie kochają tej Żyrania, czy tam tak zwanej Białołęki, bo to nie jest wcale Białołęka, tylko te wszystkie okolice. Patrzę na przykład, jak idzie Polak, no to tam rzadko, który... Widzieliście kiedyś kogoś, kto nie rzuca peta? Prawie wszyscy, którzy palą, rzucają pet. To jest raz. Ale znowu nie każdy, kto idzie i zjada jakąś bułeczkę, czy wypije sobie orężatkę, czy piwko, to rzuca tą butelkę. Co któryś Polak nie rzuca, natomiast Ukraińcy praktycznie wszyscy to, co mają, to rzucają i za ogrodzenia, i na ulicę. W każdym miejscu, gdzie tylko jest kawałek zieleni, ta zieleń jest po prostu wykarczowywana. Generalnie ludzie nie mają gdzie wyjść z psami, sami z sobą. Już jest coraz mniej takich miejsc. No, a to w całej, że tak powiem, tak zwanej Białołęce się dzieje. Jadę sobie, patrzę na ulicy Dorodnej, to jest ulica, którą praktycznie każdy zna, bo to jest taka główna arteria do Tarchomina, poboczna obok Odlińskiej. Drzewa do wycinki, drzewa chore. Pokazuję, jak te drzewa chore, słuchajcie, wyglądają zimą. Tak, oto drzewo chore. A latem to drzewo jest całkiem zdrowe. Zresztą widać po środku pnia, że to są zdrowe drzewa. Mili, nawet gdyby się okazało, że takie drzewo zagraża bezpieczeństwu, czy życiu, czy mieniu ludzkiemu, to takie drzewo tnie się na pewnej wysokości i ono już nie pionizuje się w górę i nie zagraża, ponieważ jego środek ciężkości jest, czy środek ciężkości, ponieważ już ta dźwignia, która jest na górze, od wiatru się nie kołysze i to drzewo się nie złamie. A tu wycina się całość, bo stare. Ja się z tymi drzewami wychowywałem. Pamiętam ulicę Dorodną, jak byłem małolatem, jeździłem sobie, bo tam
asfalt był na mojej, była ta linka, która jest cały czas. I fajnie można było na równym asfalcie sobie jeździć, nie podskakiwał rower. Ja pamiętam jeszcze te topole, jak one były małe. A dzisiaj są stare. Wcale nie są stare, bo topole potrafią mieć ponad 100 lat, a one nie mają 100 lat. To znaczy, że coś, jak Kaczyński jest stary, to go nie leczymy, tylko go likwidujemy. Co to znaczy stare? Co to znaczy schorowane? I czy to jest, słuchajcie, doradca Tuska, czyli Morawiecki? Czy to jest premier Kaczyńskiego, czyli Morawiecki? To nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest Tusk, czy to jest Kaczyński? Nasza przyroda jest po prostu znienawidzona przez rządzących. Oni widzą w naszej przyrodzie tylko możliwość zarobku. Trąbi, Moskwa teraz trąbi, że rzeka jest przebadana. Nic nie jest przebadane, ponieważ na Odrze nie żadne złote algi zabiły Odrę, tylko wy, którzy pozwalacie na emisję z ponad 5000 kolektorów do Odry. To wy, rząd. I to nie ma znaczenia, czy to jest rząd za doradcy Tuska, czy za premiera Kaczyńskiego. To wy doprowadziliście do tego, nie złote algi. To wy doprowadziliście, nawet jeśli te złote algi się wylęgły, to wy doprowadziliście do tego, że te złote algi się wylęgły. Przez was. To wy jesteście winni. Wy, rząd. I samorząd, tak jak tutaj w tym momencie, czy nie wiem, czy to sprawa jest Rafałka, to jest droga, być może, nie wiem, podlega pod miasto, czyli to jest sprawa Rafałka, a jeżeli to jest droga podlegająca pod gminę, to pod burmistrza. To nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest burmistrz z PiS-u czy z PO? Tak samo wszyscy, czy ktoś tam w Pałacu Prezydenckim jest z PO czy z PiS-u. To wszystko jest po prostu przeciwko człowiekowi. I najłatwiej jest wyciąć. Tak mało tej zieleni mamy. A tu jeszcze. Nie, po prostu ja nie mam na to słów. Ten Żerań, te okolice, tak zwane Białołęką, po prostu umierają. A ludzie sobie siedzą w tych domkach, oglądają stawkę większą niż życie albo Borewicz. To jeszcze jak to, jak nie jakieś tam głupoty. Inne. I wszystko fajnie. Mają tą trującą kiełbaskę, 13 i 800+. I cały czas nie rozumieją tego, że dzisiaj, mając więcej pieniędzy, mogą kupić mniej. Przykre jest to, bo na moich oczach umiera mój kochany Żerań, z którym związany jestem od pokoleń i mam nadzieję, że tutaj dane mi będzie dobiec do końca swoich lat właśnie na tym Żeraniu i obserwuję, jak przybłędy, które przyjechały, nie wiem, czy to z Lenin strażackich, i oni rządzą się tutaj. Jest to po prostu... Nie mam na to słów. Nie, znaczy, ja znam takie słowa, natomiast nie chcę używać takich słów, bo YouTube tnie po prostu takie filmy i zasięgi i tak dalej. Oni mówią o jakimś prawie, o jakimś bezpieczeństwie. Przecież w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej jest BTS już ponad 20 lat i po 18 latach nadzór, po 18 latach bitwy z nadzorem budowlanym, nadzór budowlany odpowiada, że jest nielegalny. Kiedy przez 18 lat pisałem, że jest nielegalny, oni pisali przez 18 lat, że jest legalny i nagle w pewnym momencie, jak im przedstawiłem dowód całego szefa Naczelnego Sądu Administracyjnego, to przyznali, że jest nielegalny i co napisali? To będziemy to tak jakby robić, że on jest legalny, mimo że jest nielegalny. Mili, to nie jest państwo, to jest zespół zbieraniny z różnych systemów, albo to były systemy nawet i Stasi, czyli KGB, i oni po prostu nami rządzą. Mówię, kurczę, chociaż tej zieleni trochę, nie, nawet i to zabiorą. Tną potwornie las, jeszcze nikt nigdy, żaden okupant, żaden rozbiorca,
czy po wojnie bolszewik nie cieli tak lasów, jak obecnie tną. A to wszystko jest pod kogo kontrolą, te lasy? Pod Solidarną Polską, czyli można powiedzieć tak jakby podpisem, PiS im dał wolną rękę na lasy i oni po prostu rżną bez opamiętania. Bez opamiętania. Mili, ja nie chciałbym walnąć tutaj jakieś głupoty, ale o ile dobrze sobie przypominam, to średnio na rok jest wydawane w Polsce na te wszystkie organizacje, instytucje, od ochrony środowiska około 70 miliardów złotych. Mili, to jest 70 miliardów wyrzucone w błoto. Gdyby oni nie brali tych pieniędzy i zostawili naturę samą sobie, to nie dość, że mielibyśmy dużo, dużo więcej zieleni, to jeszcze mielibyśmy 70 miliardów złotych do podziału. Nie wiem. Wszystko jedno na co. Nawet na wódkę. Nawet na zakąskę do tego. Rozdysponowalibyśmy 70 miliardów na balangi. No to chyba lepiej kupić sobie wódkę i kawałek kaszanki, czy salce soniku, czy wołowinki, zjeść obiadek z wódeczką, czy z winkiem, czy z dobrym piwkiem, niż wyrzucić te pieniądze do pieca. Tak mi się wydaje. Mili, tak kiedyś wyglądał żerań, zobaczcie. Tak mniej więcej kiedyś wyglądał żerań. A ja idę, kręcę i słyszę po prostu bełkot z tych krzaków obok banderowców. To jest niebywałe po prostu. To jest niebywałe na moim terenie, żeby po prostu siedzieli menele w krzakach i bełkotali po banderowsku. A policja co? A policja strzeże Jaryce. 824 policjantów przy pewnej imprezie ochraniało Jaryce. Nie mówię o służbach, mówię tylko o policji. Zamiast ganiać tutaj złodziei, bandziorów, meneli, proszę bardzo, na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej jest kolejny nielegalny BTS, który został postawiony bez konsultacji społecznych. I na ulicy Gołtapskiej kolejny powstał nielegalny BTS, który również powstał bez konsultacji społecznej i bez pewnych decyzji, które powinny być. Mili, generalnie w Polsce jest bezprawie, stąd widać to, co robi Duda, Morawiecki, Kaczyński, cały PiS, Solidarna Polska. Jest to po prostu, no tak, takiej bandyterki w prawie, ale też takiej bandyterki i na rynku. W Polsce non-stop jakieś strzelanin, non-stop kosowanie, kradzieże, pobicia, ciężkie uszkodzenie ciała, porwania dzieci. Dzieci giną, słuchajcie. Wypadki po pijaku, jakieś w ogóle zdziczałe hordy napadające. Słuchajcie, czegoś takiego nie było jeszcze nawet po II wojnie światowej, kiedy te hordy bolszewickie wdarły się tutaj i robiły pewne rzeczy. To jest niebywałe. Jaki zgotował nam los Kaczyński z doradcą Tuska? To jest niebywałe, co się dzieje, ale to się dopiero rozpoczyna. I policja ich nie ściga, ściga nas poszkodowanych. Polak w obronie jest ścigany. To jest, my mamy z każdej strony wroga w tym kraju, z każdej. Dziękuję, do widzenia.